Drodzy bracia, drogie siostry, uczestniczący w Eucharystii tutaj, w tej bazylice i wy wszyscy, którzy dzięki przekazowi internetowemu łączycie się razem w tej modlitwie. Kochani, przeżyjmy to jeszcze raz, co dokonało się 13 lat temu, tutaj, jakby przy studni Jakubowej, gdy Jezus Chrystus przekazał ewangelicznej kobiecie z Samarii orędzie o prawdziwych czcicielach Boga, bogatego miłosierdzia. To oni, prowadzeni przez Ducha Pocieszyciela, rozpoczęli oddawać cześć Ojcu Przedwiecznemu w duchu i w prawdzie. I na przedłużeniu niejako czasu sprzed 2000 lat Jezus przez pośrednictwo również kobiety z Polski, przez pośrednictwo siostry Faustyny wskazał miejsce do dawania czci Bogu w duchu i prawdzie w naszych czasach. W tym miejscu, na Łagiewnickim Wzgórzu. I można powiedzieć śmiało, że zegar kultu miłosierdzia Bożego odlicza obecnemu i przyszłym pokoleniom czas wołania o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata. Gdy na tym przedziwnym zegarze dziejów ukazał się rok 2002, wtedy rozpoczął się kolejny etap w historii oddawania czci Bogu miłosiernemu. W tym miejscu, jak gdyby urzeczywistniły się wydarzenia, które dzisiaj były nam opisane w liturgii słowa. Bo to w tym miejscu stanął współczesny Esdrasz, Jan Paweł II, i przekazał współczesnemu ludowi Bożemu Księgę Bożego Prawa i polecił głosić w tym miejscu orędzie o miłosiernej miłości Boga. Jako współczesny Nehemiasz pocieszał i wołał: nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. I lud Boży w starożytności, wdzięczny za wielki dar Księgi Prawa Bożego, modlił się z psalmistą: prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Jego słuszne nakazy radują serca. Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. A rozmodlony lud prosił: niech znajdą uznanie przed Tobą słowa ust moich i myśli mego serca. Panie, moja opoko i mój Zbawicielu. A współczesny lud Boży za współczesnym psalmistą modlił się tutaj, dziękując Bogu za to miejsce, w którym człowiek rozpoznaje w duchu i w prawdzie jasne przestrzeganie, postrzeganie swojego serca, ale też i dostrzega cienie swego grzechu. I tutaj przez nawrócenie i pokutę czciciel Boga uznaje w nim swego Pana i Odkupiciela w sakramencie pokuty. W ogniu Bożej miłości ludzkie serca pałają pragnieniem nawrócenia, a każdy, kto szuka nadziei,
znajdzie ukojenie. I tu znajduje radość, która sięga wieczności. Siostry, bracia, 13 lat temu Piotr naszych czasów przekazał nam orędzie pierwszego papieża Piotra, które również dzisiaj słyszeliśmy. Ukazał nam Jezusa Chrystusa, który przez powstanie z martwych na nowo nas zrodził do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego, niepokalanego, które jest zachowane dla nas w niebie. I tak papież budził nadzieję i wzywał do radości, mimo doznań, smutku i różnych doświadczeń. Wskazał na źródło radości niewymownej i pełnej chwały, jaką jest Eucharystia. I przy tym ołtarzu konsekrowanym przez Jana Pawła, przez ofiarę tutaj składaną, eucharystyczną, jesteśmy strzeżeni Bożą mocą do zbawienia, aby się objawić w czasie ostatecznym. I dzisiaj jest czas, aby za każdą mszę świętą, będącą źródłem miłosierdzia, które tak obficie spływa z naszego ołtarzy, za apostołem Piotrem trzeba nam wołać: niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy moi, od 13 lat tutaj rozbrzmiewa modlitwa Salomona: o Panie mój Boże, wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, której dziś Twój sługa stara się ubłagać Ciebie o to, aby w nocy i w dzień oczy Twoje patrzyły na tę świątynię. Wysłuchaj błagania Twojego sługi, Twojego ludu, ilekroć modli Cię będzie w tym miejscu. Ty zaś, Panie, wysłuchaj w miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale i przebacz. I tak rozpoczęła się nieustanna modlitwa zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Spełniło się pragnienie apostołki miłosierdzia świętej Faustyny, aby orędzie miłosiernej miłości Boga dotarło aż do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją. Rozpoczęło się wypełnianie zadania, które przekazał apostoł miłosierdzia święty Jan Paweł II, aby przekazywać światu ogień miłosierdzia przez słowo, czyn i modlitwę. I tak oto, siostry, bracia, blasku ognia, które on zapalił, trwa nieustannie wołanie o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata. Znakiem tego wołania jest kaplica Wieczystej Adoracji. Dlatego też dla świata wołamy o miłosierdzie Boże. Dla świata, który tak bardzo potrzebuje Bożego miłosierdzia, Bożego przebaczenia. Niech zatem radosne Alleluja, wyśpiewane przed Ewangelią, zabrzmi w każdym słowie modlitwy wdzięczności. Ciebie, Boga, wysławiamy. I modlitwę uwielbienia składa na tym ołtarzu wraz z darem naszych wdzięcznych i modlących serc i z darem wszystkich zapracowanych dzieła miłosierdzia rąk, oczekując radości Bożego miłosierdzia na dalszy czas, wymierzany zegarem naszej pielgrzymki
z tego ziemskiego domu Boga do domu Ojca w niebie. I prośmy o to. Prośmy o te Boże dary dla nas całego świata przez orędownictwo kochających serc Matki Miłosierdzia, świętej Faustyny i świętego Jana Pawła II. Amen.